Więc witam was w kolejnym odcinku z gry Convergence. Więc niektórzy z was mogą się zdziwić, czemu zaczynam w takim dziwnym miejscu, że może już to kojarzycie. Otóż nagrywam teraz komentarz do tej części filmu oddzielnie. A to dlatego, że ta część pochodzi z transmisji i w tej części, akurat na tamtej transmisji, wyciszyłem całkowicie mikrofon i zapomniałem go odciszyć. Więc teraz muszę nagrać, nagrywam ten komentarz właśnie osobno. No i tyle. No, taki błąd pierwszy raz mi się zdarzył. Mam nadzieję, że ostatni. Więc ostatnio poznaliśmy prawdziwe plany Echo z przyszłości. A teraz udajemy się na imprezkę Inks z Red. Jesteś! Chodźmy! I wyluzuj! Naprawdę będzie fajnie. Okej. Okay. Chad cały tydzień opowiadał mi o tym występie. Wydaje się, że włożyli w niego mnóstwo pracy. Jestem z niego taka dumna. Red, zastanawiasz się czasem, jaka będziesz w przyszłości? Znaczy, chodzi o to, kim zostanę, jak dorosnę? Raczej o to, jaką będziesz osobą. Nigdy nie myślałam o tym w ten sposób, ale myślę, że będę po prostu lepszą wersją siebie. Dlaczego pytasz? Tak tylko myślę. Okej. Okay. No i teraz zobaczcie tą kascenkę. Jesteś pewna, że można ufać Inks? Nie są niebezpieczni? Znaczy, wiesz, robią się na Jinx. Nie chcą nikogo skrzywdzić. W porządku. Ufam ci. Hej, podeszłabym na momencik do Chada, co? Powiedział, że szykuje na występ jakąś niespodziankę, a ja strasznie chciałabym wiedzieć jaką. Jasne. Poczekam. Dzięki. Będę za momencik. Dość trudno jest jarać się koncertem, kiedy przyszła wersja ciebie ma zamiar wysadzić pół miasta. No, dokładnie. A do tego jeszcze ten Chad. Co ona w ogóle w nim widzi? Huh? Halo? Co to ma być za występ? Nietypowy występ to będzie. To będzie podniebny występ, można w pewnym sensie powiedzieć. No, więc możecie mi też potem napisać, jak to wyszło. Mój pierwszy komentarz nie na żywo. Okej. Okay. No, w powietrzu. Brawo, Sherlocku. I niby jak do cholery mamy stąd zejść? Brawo, Sherlocku. Myślisz, że przyszła na występ? No bo jakby robimy to wszystko dla niej. Pewnie. Jesteśmy jej największymi fanami. Zrobimy dla niej okay. Wszystko. No, przyszła. O, ale nie jest szczęśliwa. Czy to jest Sintixi? Teraz jeszcze Jinx tego używa? Nie mogę pozwolić Jinx na rzucanie materiałami wybuchowymi w niewinne dzieciaki, nawet jeśli słabo dobierają sobie idoli. Muszę ją powstrzymać. Okay, więc jesteśmy w teatrze Inks. Teatr, dokładniej Fenloxów, ale został on zajęty przez Inks. Oczywiście mamy tutaj nowych wrogów, plujący wrzodzeniak, który wystrzeliwuje pociski co jakiś czas. Ogólnie powiem tak, ten poziom jest ciężki, aczkolwiek wydaje mi się, że ze wszystkich ten jest chyba moim ulubionym. I nawet ten boss jest moim ulubionym, ale to jeszcze dojdziemy do tego. No, tu mamy całą mapę. Trochę jest do przejścia. Jinx rzuca wszędzie materiałami wybuchowymi. Tu nie jest bezpiecznie. Ani się wasz przepędzić ją z naszego no, koncertu. To są fani. Nie jedna gwiazda chciałaby mieć takich fanów. Nieważne co zrobi, i tak ją będą kochać. Tutaj mamy Oprycha, Inks. Oni
oni tak zauważyłem, że oni trochę działają jak strażnicy rodu Ferros, że po prostu wykonują podwójne ataki. I ten działa dokładnie tak samo jak agent Ferros, czyli po prostu wyskakuje tym atakiem z kołowrotku i atakuje nas. No, trochę walki, tej ta plujka, tych pocisków nie da się odbić. Tej taki starczą, który też atakuje kilka razy. No, tu mi nie wyszło, jak zwykle. Znowu w życiu mi nie wyszło. No, tu tarczownik. No, dwóch cięć. Wykonują dwa cięcia. Albo trzeba spróbować właśnie odbić ich atak, albo po prostu zrobić unik i kolejny unik. Bo oni atakują najpierw w jedną stronę, a potem w drugą, jeżeli przylecimy przez nich. No i te ognioplujki, tak jak mówię, nie da się odbić tych ich ataków, więc po prostu trzeba ich unikać. No tu patrzę jeszcze, czy coś tam do góry nie można wejść, ale nie można. Boją się, że ja wystraszę Jinx. Okej. Tutaj, o właśnie, jest taka platforma, której ja na początku nie zauważyłem. One nas odbijają. No, tu w złą stronę mi się rzuciło. Trochę sterowanie mnie boli w tej grze czasami. Są po prostu takie momenty, gdzie sterowanie jest tak jakby przeciwko. No, tutaj wieżyczki, działałem standardowo. Strzelają po prostu w nas i z tyłu zadają im więcej obrażeń. Kiedy atakujemy od tyłu, więc nic specjalnego akurat. Te zaognione wrzodzeniaki, one zostawiają ognisty ślad, więc najlepiej do nich nie podchodzić. No i tam właśnie coś jest, ale ja tego nie zauważyłem. Idę do góry. Tutaj te wybuchające w stylu właśnie Jinx. Wybuchają po kilku, po krótkiej walce, tworząc przy tym dodatkowe, większe chyba obrażenia. Czy jakoś tak. No po prostu wybuchają i działają na praktycznie takiej samej zasadzie jak wszystkie inne te rodzaje przeciwnika, czyli po prostu jeżeli zdążymy je zabić, nawet jeżeli już tak ładują ten swój wybuch, ale zdążymy je zabić, no to do wybuchu nie dojdzie, więc nie ma źle. Na pewno wielkim plusem w tej grze jest muzyka. Jest genialna. O muzyce też coś po tym powiem, ale to po walce z Jinx. No, tu się teraz kapłem, że tamten obszar na dole, nie odkryłem. Tu zrobiłem coś, czego nie powinienem do końca robić. Ponieważ ja powinienem... Ja powinienem tam po tej właśnie linii, która tam była, ja powinienem się tak jakby dostać tam górą, po niej przejechać dopiero do tego przycisku i tędy się wrócić na górę do tej bramy, a ja to przeszedłem od drugiej strony. Ale no, można. Oj, czekajcie. No, tutaj walka momentami jest trudna, ale ta trudność może nie wynika z tego, nie wiem, że wrogowie są trudni, tylko bardziej, nie wiem, z liczebności, ale też czasami z tego sterowania, tak mówię. No, tutaj się trochę zamotałem. Trzeba skoczyć i rzucić, no właśnie, to w powietrzu odpowiednio i w ogóle. Tu w końcu to przyszedłem. To jest taka trochę inna wieżyczka. Ona nie strzela pociskami w prostej linii, tylko tą właśnie tą wielką kulką, powiedzmy. Tu mi też coś nie wyszło. I tu... Aha, bo tu się dołem przejechałem, dobra. A tu spróbuję tak jeszcze na dół zejść. No i tu powinienem właśnie po tej linii przejechać na...
drugą stronę i dopiero ten przycisk aktywować. Można robić w ogóle uniki, też odbijać pociski w powietrzu. Nie wiem, czy to już, teraz nie pamiętam, czy to już w którymś odcinku było pokazane, że można się takie robić, ale można. No i tu właśnie, teraz dojechałem, ogarnąłem, że miałem tędy to zrobić. Więc troszeczkę sobie przyspieszyłem tam. Teraz tak, no i znowu mi nie wyszło. Teraz, o. Tak to miałem zrobić wcześniej. I teraz wjeżdżamy tu. I mamy znowu Jinx. Ogólnie to też zostanie, wiadomo, potem wyjaśnione, czemu ona do nich strzela. Nie bez powodu nazywają ją wystrzałową wariantą. No. Będzie wyjaśnione też, czemu ona do nich strzela w sumie. Tutaj ogarnąłem, że mi się coś zepsuło i nie pokazuje mi tej z boku właśnie, jak odkryłam nowych wrogów albo te notatki zdobywam. Przez to mi też nie pokazało tamtej nowej wieżyczki i tak dalej. Tutaj próbuję zobaczyć jeszcze jakichś wrogów, których na przykład nie czytałem. No, tu jest ta wieżyczka właśnie, ich pancerz jest cieńszy z tyłu. I chyba tyle. No. Dobra. No i tu lecimy dalej. Ogólnie dużo właśnie jest skakania takiego platformingu na tym poziomie. No, aczkolwiek walka, jak widać, też jest. No, tu mi nie wyszło. Czasami za długo próbuję wyczekać, żeby... Jakby odkąd tylko odblokowałem właśnie te parowanie, to są momenty, gdzie ja może nawet trochę za bardzo próbuję te ataki właśnie sparować. Chociaż wcale nie muszę tego robić, ale po prostu mam właśnie taką manię, żeby je sparować i po prostu czasami jest mi ciężko wyczuć. Te pszczoły są okropne. Już te u ferosów były okropne, a te działają na podobnej zasadzie, tyle tylko, że po prostu one latają nieprzewidywalnie. Tamte latały jeszcze tak powiedzmy normalnie, a te latają całkowicie nieprzewidywalnie, ale działają na tej samej zasadzie, że po prostu lepiej je atakować z dystansu. No, te naładowane Sintixi butlopszczoły mają jeszcze bardziej nieprzewidywalny sposób latania niż ich napędzani chemtechem przyjaciele, czy coś tam. Okej. No, mogliby. Tak. Te pociski są właśnie od tych wrzodzeniaków. Tu chciałem to sparować. No. Tak jak mówię, mam po prostu takie momenty, że za bardzo próbuję... Że po prostu. No po prostu chcę sparować ten atak. Chociaż teoretycznie wcale nie muszę tego robić. Ale jej tak próbuję. Bo to ja. Tak w skrócie. Okej, okay, zdobyliśmy nową rzadką część. Ogólnie też już tak powiem, że pochodziłem sobie też trochę tam pozbierałem wszystkie. Te dodatkowe sekrety, które tam były na mapie, wszystkie jakieś skrzynki, nie skrzynki, ten, więc mam już praktycznie odblokowane wszystko tam. Na następnym odcinku też wam to pokażę, tam tam te jakieś kolejne skórki odblokowałem, smug żadnych nie odblokowałem, tam jedynie właśnie te skórki do eko i już teraz mogę powiedzieć, że w następnym odcinku też to jeszcze pewnie powiem, ale już mogę powiedzieć, że co mi się w tej grze nie podoba, to są właśnie skórki. Eko ma praktycznie, ja nie wiem, może dwie, maksymalnie trzy skórki, które są spoko. Jeżeli chodzi o te do zdobycia tak by stricte w grze, bez tam kupowania tych dwóch dodatkowych skórek, które są po prostu, no nie podobają mi się aż tak bardzo. Tutaj też trochę to zajmuje. No tu znowu sterowanie ze mną nie współgra.
ponownie. Jak mówię, sterowanie jest momentami wrogiem niż przyjacielem gracza. Tutaj znowu do góry. Ale ten atak... właśnie ten atak przy drugim skoku, ten atak obrotowy też jest fajny. Bardzo też pomaga w walce właśnie, szczególnie z tymi latającymi. No, tu... okej. Okay. Tu też chciałem... sparować ten atak, odbić pocisk, ale już za drugim razem się poddałem. Stwierdziłem, że nie ma to sensu. To jeszcze jest jeden u góry. I tu... o, i ponownie butlo pszczoły. No, pełno rzeczy, żeby powkurzać gracza, że tak powiem. Najgorsi wrogowie dla mnie to są ci latający. Głównie przez sterowanie, bo ja na przykład doskakuję do nich i moja postać wykonuje atak tak, jakbym próbował wykonywać atak w kogoś, kto jest centralnie nade mną. Czyli po prostu jeden obrót i spada. Kiedy ja na przykład chcę zrobić serię w powietrzu. Więc tak jak mówię, sterowanie jest strasznym wrogiem czasami gracza. Okej, tej... nie robię żadnych gadżetów, okej. Okay. Tutaj lecę dalej, po prostu. Albo... a, tu patrzę, gdzie mam iść, no. Mam iść tam do góry, więc tu na dole... no więc... idę tu na dół. Tak w skrócie. Takie, jak oni napędzają te turbiny. No. Okej, skaczemy. Też z tym, jak tylko doszedł ten podwójny skok, to zabijanie tych właśnie pajączków chodzących też stało się łatwiejsze. I mamy nakręconego bohatera. I wracamy się do tutaj. Góry, dokładnie. Ale... no. Nie, wracamy się. No, myślałem, że tam jeszcze dalej coś będę mógł zobaczyć, ale już nie ma. Więc teraz idziemy tu. No i te butlo pszczoły jest nienawidzone przeze mnie. Cyk. No. Walka z nimi na pewno nie jest przyjemna. To nie ma się co oszukiwać. Okej, okay, idziemy tu na dół, notatka. I kolejna notatka. Tu ją czytałem. I to jest, to mi się wydaje, że to są notatki Echo. Może nawet te notatki dają nam to jakby wgląd na to, jak powstał Echo z przyszłości. Że właśnie przeniósł się on do przeszłości i zaczął tam żyć. Nie wiadomo. No, ale teraz już nie będę tego czytał. Jak chcecie sobie tam, mogliście przeczytać. Jest to wystarczająco długo. Okej. Okay. Teraz... tutaj próbuję wskoczyć, ale... ogarniam, że muszę wyjść tu. I zrzucić ten pojemnik. Wykonanie tego... tego ruchu też jest czasami trudne, bo ja grając na padzie czasami wciskam oba te przyciski, które mam, żeby to uruchomić, a moja postać nie uruchamia tego. Mimo wszystko. Okej, okay, tu mamy mini bossa. Chcę go zmiażdżyć. Może lepiej nie. Dlaczego ze mną walczysz? Próbuję ci pomóc. Okej. No i to jest kolejny boss z typu nadzorców.
Tylko, że po prostu ma, wiadomo, tam ataki bardziej skrojone pod siebie. Czyli dużo właśnie jakiegoś ognia, takie właśnie pociski, które wytwarzają takie a la pioruny. Ale nie jest to trudny boss. Pod żadnym pozorem. O, tutaj takie klaśnięcie z takim czymś. Ogólnie zauważyłem właśnie, że jak oni się świecą, to najlepiej jest ich atakować tym, tym takim wybuchem energii, jak się świecą na czerwono. Bo wiadomo, jak się świecą na czerwono, to znaczy, że wykonują atak, którego nie da się ani zblokować, ani uniknąć. No, ale trudna nie była. Tutaj też w sumie czytam o niej. Znaczy tak, w sumie z góry, tylko ogólnie oglądałem. No, tam sobie mogliście, jak chcecie, możecie zatrzymać, przeczytać. I mamy nową umiejętność, która według mnie jest najgorszą umiejętnością. To dopiero się może przydać. Znaczy, po prostu jej nie lubię. Bo to jest prędki doskok. Eko szybko przygotowuje napęd zero, by wystrzelić do przodu, przecinając powietrze. To jest po prostu taki jakby upgrade naszego dasha. Nasz dash jest teraz po prostu trochę dalszy i możemy go używać w powietrzu. I później też właśnie na tym poziomie zobaczycie, że no po prostu nie lubię tego nowego dasha. Bo jest on po prostu za długi i są takie momenty, tak jak mówię, zobaczycie, gdzie po prostu przelatuje przez przeciwnika tak daleko, że spadam w przepaść. I muszę marnować te powroty, żeby tego uniknąć. No, ale możemy wykonywać właśnie dasze w powietrzu. Cyk, o. No i takie same są teraz dasze na ziemi będą. To jest nowy typ przeciwnika. Wystrzeliwuje takie rakiety, których musicie je po prostu wyminąć tak, żeby uderzyły w ziemię i się zdetonowały. One będą latały za wami, dopóki właśnie nie trafią w coś. Rakietomiotacz. Wystrzeliwują rakietę namierzającą bez wykonywania uniku się nie będzie chyba, czy jakoś tak. Okej. Ty. No, po prostu podskakujecie, wykonujecie atak obrotowy i tyle. Tutaj próbuję wyczekać, dowiedzieć się, gdzie mam iść. Też chyba. No i daszyk. Tutaj kula na twarz, czemu nie? Cyk. Oczywiście wiadomo, nadal można tego unikać. Nawet powiem więcej, mam nawet dziwne wrażenie, że teraz jest też ciężej tego odbicia wykonywać. Okej, tutaj jakieś właśnie robię odbicia. No, uderzam w kulki, czemu nie? No i to jest właśnie to. Ja chcę wykonać serię, a on mi wykonuje ataki tak jakbym uderzał w kogoś nad sobą. To mnie bardzo wkurza. No teraz tutaj skok, dash, cyk. Pocisk na twarz, oczywiście. No tutaj już się udało odbić. O, i to jest właśnie to. Ze starym daszem przedaszowałbym się za niego i bym nie spadł, a z tym już spadam. No i z jednej strony wiadomo, jest to też mój błąd, bo po prostu musiałbym w tym momencie spróbować wymierzyć tego dasza tak, żeby daszować się za nim, że po prostu użyć tego dasza wcześniej, bo wiadomo, on tam ma określony dystans. Ale tak czy siak wolałem ten starszy. Ten stary dash. No tu za bardzo skoczyłem. Znaczy za bardzo, za szybko. Tutaj się zmanierowałem trochę. Znaczy zamotałem o. I dasz w okienko. Tu serio jest wysoko. Okej. Teraz mamy mini arenkę. No i coś takiego ja zawsze chcę robić, a wychodzi mi coś takiego potem nagle.
No tu... Czasami się zapominam po prostu przy tych butlopszczołach. I potem... się kończy właśnie tak. Ten miotacz rakiet też jest przewalony. Rakietomiotacz. No i to jest właśnie to. Nie mogę wykonać pełnej serii, bo sterowanie mnie nie lubi. Bo system dalej widzi, tak jakbym właśnie miał tą gałkę analogową w górę wytegowaną i chcę po prostu, on mi robi atak w górę zamiast, no tu ponowny pokaz sterowania, które jest przeciwko mnie. No i tyle. Okej, tutaj wjeżdżamy na górę. Aktywacja, spowalniam to, chociaż nie wiem w sumie czy trzeba było, ale na wszelki wypadek to spowalniam. Teraz idziemy tu. U góry jest arenka. Aczkolwiek ja ją na tej transmisji ją stwierdziłem, że ją opuszczę. Nie byłem przekonany, czy będę w stanie ją tak szybko zrobić. Nie chciałem też tracić czasu. Ale zrobiłem ją właśnie poza streamem i w sumie cieszę się, że tam nie poszedłem, bo była dosyć trochę trudna. Trochę mi na niej zeszło, więc... ogólnie te arenki, no to jest po prostu tam walka, więc... myślę, że tam też nic się nie stanie, jak tego nie widzieliście. Tu nie wiem, co się stało, czemu spadłem pod strukturę. No i teraz się właśnie wracamy z tą umiejętnością, bo bez tej umiejętności po prostu nie bylibyśmy w stanie iść tam nawet dalej do góry, więc... tutaj skok dash i do góry. No tutaj jeszcze mi czasami wychodzą te odbicia, czy czasami, no ogólnie wychodzą mi. Czy ja tam nic nie mówię, nie? Że ten, wiadomo, fajnie jest, że można robić te dasze w powietrzu i tak dalej, ale tak czy jakoś, nie wiem, wolałbym na przykład, żeby już to zostało tylko, że ta umiejętność dawała na przykład tylko tego dasza w powietrzu i tyle. Niż żeby zmieniać całkowicie w ogóle w całości dasza. Takie moje małe. Coś, co mi się po prostu nie podoba. Cyk. No, tu źle. Tak. Ogólnie podoba mi się platforming w tej grze. Co jest właśnie ciekawe, że właśnie tych częściach platformowych i tak dalej nie mam problemu ze sterowaniem ani nic. Jedynie na przykład przy walce. Jedynie w etapach walki mam problemy ze sterowaniem, a tak to sterowanie przy poruszaniu się jest spoko. I z nim nie mam najmniejszego problemu. Tutaj przechodzimy tak kółko trochę i wchodzimy na górę. A na górze jest pojemnik, jeśli się nie mylę. No, tu nie zdążyłem. Jeszcze raz. No i teraz się udało. No i mamy pojemnik. No i tu zdobyliśmy Kaleido Lilię. No. Okej. Lecimy dalej. No, tutaj po notatkę się cofam. Podziękowania dla darczyńców. No ja tam... głównie się skupiłem na czytaniu o wrogach, żeby na przykład wiedzieć, jak z nimi walczyć czy coś. Bo to się akurat przydaje, ale reszta tam raczej... jedynie może jak było coś ciekawego. I kolejna arenka.
przy tych, właśnie tak skaczą, o tak, teraz ten. Ich można, w ich przypadku można odbić dwa z ich ataków. I ten jak wyskakują w powietrze i jak lądują. To można sparować oba te ataki. Co też jest fajne. No plus jeszcze przy nich trzeba skoczyć potem, bo oni falę uderzeniową wytwarzają. Ci się trochę odbiło. No i ponownie, z czym mam problem? Oczywiście z tymi latającymi. Okej. No tu ponownie chciałem wyczekać, żeby odbić ten atak, ale tak jak mówię, czasami albo za wcześnie tego dasza zrobię, albo za późno chcę go zrobić i już nie zdążę. A czasami się uda. Okej. Znowu Jinx. Jinx uwielbia widowiska i samą siebie. Po kiego próbuje skrzywdzić swój fanklub? No właśnie. To jest bardzo dobre pytanie. I już później poznamy odpowiedź na nie. A, ale mi się zrymowało. No tu... tego też w sumie nie do końca rozumiem, bo są momenty, gdzie jestem w stanie wykonać ten atak, będąc na Tyrolca, na tej linie, a są momenty, gdzie tego ataku nie jestem w stanie wykonać. Też nie do końca tego rozumiem, od czego to zależy. Plus to, co mi się jedna rzecz nie podoba w tej grze, jeżeli chodzi o... Dobra, czekajcie. Czy chociaż raz dasz mi się zająć moimi sprawami? Dlaczego nie powiedziałeś, że teatr ma wylecieć w powietrze? Albo w ogóle cokolwiek o tych eksplozjach? W ogóle nie rozumiesz. To jest nasze przesłanie. A co chcesz przekazać? Chyba nie do końca nadajesz się do Inks, Red. Może poszukaj innego gangu do swoich zabaw. I przy okazji też nowego chłopaka. Może powinienem dać im trochę przestrzeni. Okej, okay. Jedna rzecz, która mi się nie podoba, jeżeli chodzi o etapy właśnie te typowo parkurowe i tak dalej, że... O dobra, tu właśnie widzicie mój problem z daszem. Wykonuję dasza i spadam w przepaść. No i ponownie. Kiedy na przykład jesteśmy na takiej płycie do biegania, no jak biegamy po tej płycie, tak jakby po ścianie i wykonamy skok, ale wykonamy go źle i cofniemy czas, to musimy cofnąć ten czas do momentu jeszcze zanim skoczyliśmy na tą płytę, bo jeżeli tego nie zrobimy, to wtedy gra się, tak jakby, nie wiem, zbaguje i nie będziemy mogli normalnie z tej płyty zeskoczyć, tylko będzie taki po prostu nieudany skok. To mnie trochę denerwuje. Bo na pewno też widzieliście właśnie na moich przejściach było kilkanaście takich momentów, gdzie właśnie przez coś takiego umierałem. Tam już tych wrogów w ogóle ominąłem, bo już mnie denerwowali też z tym daszem. Tak, tutaj jest właśnie też pokazanie tego, że nie chciałem ich spowalniać, chciałem ich odepchnąć po prostu. Chciałem tak jakby wskoczyć między nich i ich odepchnąć tym odepchnięciem. Ale no, nie udało się oczywiście, bo no. Pamiętam, jeśli się dobrze nie mylę, na tym etapie już byłem troszeczkę zdenerwowany tym poziomem. Chociaż go lubię, ale byłem już troszeczkę zdenerwowany, bo... No, dostawałem wielokrotnie w momentach, których nie powinienem. Właśnie ten dash, który też mnie często doprowadza do sytuacji śmierci albo bliskiej śmierci. Też jak jest dużo tych wrogów i się zbiorą w taką kupkę, też mi się nie podoba. Bo potem jest ciężko wypatrzeć ich, żeby
widzieć, czy na przykład ktoś nie wykonuje ataku i żeby go tego ataku uniknąć. No tutaj te boty. Te boty akurat są proste wszystkie. Wydają się ciężkie, ale wcale takie nie są. Tutaj piękny pokaz parkouru. Okej. No i powoli zbliżamy się do fajta z Jinx, albo dla fanów Arcane bardziej znana jako Powder. Okej, tutaj przeskakujemy. No tu czasami właśnie trzeba odpowiednio wyczuć skok. Też ta gra ma właśnie taką mechanikę przy tym skoku, że im dłużej trzymamy przycisk skoku, tym wyżej skaczemy. Tu za późno. Idealnie. Dasz skok. No, ogólnie lubię tą grę. Miał dać jej ocenę. Wiadomo, jeszcze nie doszliśmy do finału. Ale już na tym etapie dałbym jej jakieś solidne 8 na 10. Bo jest fajna i na pewno wiem, że będę ją wielokrotnie powtarzał też. Szczególnie, że tam też sobie jeszcze zacząłem właśnie grać na tym najwyższym poziomie trudności. Gdzie muszę powiedzieć, że już doszedłem do... jestem po walce z Zarkonem. I do samej walki z Zarkonem miałem 17 zgonów. Gdzie tutaj miałem 2, może 3 zgony. Aż do walki z Zarkonem. Więcej nie. Tutaj próbuję wejść na górę, ale nie jestem w stanie w tym momencie. Znaczy inaczej. Byłem w stanie, tylko musiałem po prostu polecieć w drugą stronę, a ja już to powiedzmy olałem. Na tym etapie. Tak samo na tych rolkach. Musiałem się właśnie cofnąć tak daleko, bo inaczej nie byłbym w stanie wcześniej już zmienić z dołu na górę. Się przenieść z dołu na górę. Tak samo jak na płytach. Więc... no to jest taki jeden, powiedzmy, minus. Okej, teraz walka z Jinx. Czyli prawdopodobnie najlepszy boss fight w całej grze. Mogłem się domyślić, że wkręcisz się w coś takiego. Kpisz sobie? Tak marnego występu w życiu jeszcze nie widziałam. Ale nie brałem cię za kogoś, kto do swoich brudów może wykorzystać innych. O nie, nie! Daj no na wstrzymanie, Knypku! Nie mam nic wspólnego z tymi papugami! To oni okradają mnie! Ja tylko wpadłam zadbać o to, żeby przestali udawać, że są mną! I co, mam może jeszcze uwierzyć, że cię nie rajcują te wszystkie fajerwerki dookoła? Ha, 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 ta! I kto zgarnie za to całą chwałę? Zakończę karierę tych cwaniaczków raz za porządnie. No. I zadbam, żeby znaleźli sobie nowy, trwały styl. Najlepiej coś w kolorze spalenizny. Nie pozwolę ci ich skrzywdzić, Jinx. Co ty powiesz, Echo? A może zobaczymy, co sądzi o tym piwpa? Stój w no, czyli to jakby ona tego fanklubu nie stworzyła. I tu mamy walkę z nią. Jakby to sobie trzeba na początku powiedzieć. Te boss fighty nie są trudne. Bo to jest po prostu kwestia wyczucia właśnie tych ataków i żeby ten boss po prostu raz tych ataków użył i już się powinno raczej ogarnąć, co trzeba robić. Ale tak czy siak ten boss fight jest najlepszy ze wszystkich. Gdybym miał powiedzieć, który jest najgorszy, najgorszy był Warwick dotychczas. Był po prostu najsłabszy, bo miał 3 fazy, a praktycznie każda faza wyglądała tak samo. I już teraz wam powiem, że Jinx jest właśnie przykładem tego, jak powinien wyglądać boss fight z Warwickiem. To jest trochę głupi moment, bo ona tu strzela, a ja jeszcze muszę tych bombek jej unikać.
No i ta muza, nie? Ta muza... Muza to jest coś, co... Akurat w Riocie jest chyba ciężko zepsuć. Czy ja wiem, że to Riot nie tworzył, ale tak czy siak. Znaczy, może inaczej. Riot stworzył tą muzykę pierwotnie, a Double Stallion stworzyło lepszą wersję tego. Tutaj nie ogarnęłem na początku, co trzeba zrobić. Myślałem, że muszę do niej doskoczyć, ją, nie wiem, zaatakować czy coś, ona wtedy przestanie, a wystarczyło po prostu przeskoczyć na drugą stronę tego i tyle. No więc tu zmarnowałem trochę cofnięć. Próbuję po prostu wyczekać momentu, żeby jej nie... żeby nie oberwać. No i tu przeskoczyłem i... No i pierwszy etap się zakończył. Tu przez przypadek za szybko powciskałem X-a i... przeskoczyło tą kascenkę, więc... więc no, ale już teraz wam mogę powiedzieć, że za pierwszym razem jej nie pokonam. Więc... więc jeszcze będziecie mieli szansę zobaczyć. No i to jest przykład idealnego boss fighta. Jest drugi etap i ona ma nowe ataki. Co sprawia, że, nie, ten, że ten etap jest inny niż poprzedni. Więc na nowo trzeba się uczyć właśnie nowych ataków i ogarnąć je. No tutaj te bombki mnie trochę niestety pobiły. To wiadomo, te ataki nie są jakieś ten, bo tylko dwa ma. Ta, właśnie ten deszcz rakiet plus ten atak, gdzie wystrzeliwuje tą rakietę, która namierzając o tą. Ale i tak, jest to coś, czego nie było w pierwszym etapie. I co zmienia tą walkę, przez co nie jest ona taka nudna, taka monotonna. Tutaj, potem też to będzie widać, że te rakiety można spowolnić. Tym, jak, tak jak u Zarkona, tym równoległą konwergencją. Ale ja i tak potem uznałem, że raczej nie ma to sensu. No, spowolniłem je, ale... ale tylko w sumie ten jeden raz, potem już nie próbowałem. No i ponownie, jak jej zbijemy, zostanie trochę zdrowia, to ona znowu rzuca gryraki, znowu musimy po prostu przedostać się na drugą stronę. Tu myślę, że muszę ją zaatakować nadal, dopiero potem ogarnąłem, że muszę przeskoczyć na drugą stronę. No. I teraz mogę ją atakować. I mamy etap trzeci. Te gryzaki są zasilane Sintixi. Skąd je wzięłaś, Jinx? Ha! Wpadłam na takie bliźniaki. Dali mi je w zamian za przysługę. Chcieli, żebym narobiła huku i odwróciła uwagę, jak będą okradać czyjąś chatę czy coś tam. Drake i Vale? No, tam ci właśnie. Odmówiłam. Ale zwiałam z całym pudłem ich lśniących bombeczek. Chcesz zobaczyć z bliska? I teraz, jak mogę zginąć od Jinx? No, ult na twarz. No, więc to idziemy jeszcze raz. To tu pominąłem, ale tą drugą kascenkę już zostawiłem. Tutaj też właśnie zauważyłem, że jak ona właśnie robi te strzelanie z góry, to ja mogę wziąć i rzucić w nią dyskiem i jakieś tam dodatkowe obrażenia wyrywać. No. Ogólnie tak jak mówię, jak się już wyuczy się tych ataków, to walki nie są trudne. Aczkolwiek no... po prostu tak jakby różnica pomiędzy poziomami trudności jest po prostu w tym, ile damage'a zadajemy tym bossom. I przez to te walki potem trwają dłużej. I tak naprawdę tutaj już potem działa bardziej efekt... też tego zmęczenia, tego, że już mamy dojść do tego, że trzeba nią tyle uderzać i po prostu chcemy już jak najszybciej to zakończyć. No tutaj, gdybym rzucił Q od razu, to bym ją już tam zabił.
Okej. Okay. Teraz taka scenka, którą wcześniej pominąłem. Walka z tobą wcale nie jest taka nudna. Ach, trzeba było to zrobić już wieki temu. Myślę, że widujemy się wystarczająco często, Jinx. Czyli wcale. Ha! Spoko! Nie mogę się doczekać, aż nigdy się nie zobaczymy, gdy cię rozpędzę. Okej. No, ta rakieta, po prostu skoki, dasze i tyle. Na raz się cofa, a później już uderza w strukturę i wybucha, więc po prostu trzeba jej dwa razy uniknąć, tyle. Te rakiety, dużo ich wyrwę. Jeszcze przynajmniej z parę razy na pewno nimi dostanę. No. No, tutaj ładnie, ładna seria, jakich wyrwałem. No, próbuję uniknąć jednej, wpadam na inną. No, tak to mniej więcej wygląda moje życie. Próbuję uniknąć jednego, a dostaję od czegoś innego. No, tu spróbowałem je spowolnić, bo ogarnąłem, że ta jedna nie świeci się na czerwono. Więc pomyślałem, że może dałoby się ją na przykład odbić, ale nie dałoby się, więc... Więc odpuściłem se, po prostu stwierdziłem, że najlepiej będzie po prostu ich unikać. No tu... Dasz, o. Kolejna seria. Tutaj już bardziej się skupiłem właśnie przy tym, żeby ich unikać niż ją atakować. Cyk. Tutaj ją no, jeszcze użyłem tego i ją dostatecznie wykończyłem i nawet ominąłem tą sekwencję uciekania. Tu też pominąłem, bo już to było. No i to jest ta rakieta, która potem jeszcze tak wybucha. I tu mi się wydaje, że ten atak też jest, tej strzelanie właśnie jest szybsze. Tu chciałem ją ograć, ale ona ograła mnie, bo akurat w tej wersji teraz przeszła na drugą stronę. Za dużo czasu cofnąłem i stwierdziła, że na drugą stronę se pójdzie. No, tutaj, tak jak mówię, od teraz już się bardziej skupiłem na unikaniu tych bombek, niż na próbie atakowania jej. No, jak tam mogłem ją poatakować, to atakowałem. Tutaj trochę wyczekać. No jak mówię, ona nie jest trudnym bossem, bo tu nie ma w sumie trudnych bossów. Tutaj po prostu jest wyuczenie się. Plus na tym wyższym poziomie niż ja gram, takie po prostu... no... cierpliwość. I takie zrozumienie, że jednak musi to trochę potrwać. Że trochę to potrwa i trzeba go trochę tego bossa bić, żeby go ostatecznie zabić. Tu mnie nie fajnie wepchnęła, ale na szczęście było akurat zdrowie pod tym, więc nie było, powiedzmy, takiej tragedii. No, tu już mi się udało. No, tu wyrwałem kolejny pocisk. No i ostatni z przejścia. Tutaj też ogarnąłem że teoretycznie nawet nie trzeba tego uniknąć, można powiedzmy oberwać, ona i tak przestanie atakować, więc tylko po prostu potem wróci do wykonywania normalnych, stałych ataków. No i tyle. Tyle było z Jinx. Tutaj opis możecie sobie przeczytać. Tak jak mówię, moim zdaniem najlepszy boss. Najlepiej skonstruowany. Każda faza jest trudniejsza. I genialna muzyka. Przy bossie.
Tu jeszcze jakieś rzeczy oglądam. Chyba. No, i mamy po bossie. Tutaj zdobyliśmy nowe miejsce na gadżet. Czyli nowy kondensator. Koniec imprezki. O, i znowu taka scenka. Cyk. Przybyła Kamil nas uratować. O. Ups. Okej. Cyk. No i tyle. Albo nie. No i zniknęło. No ale no w sumie nie jest zagrożenie aż takim. Wiesz, jak skontaktować się z przyszłym Echo? Pewnie. Mam pomysł. Przyszły Echo! Jestem w teatrze Fenloxów. Kamil mnie namierzyła. Jest wściekła o Sintixi. Wini mnie za stratę kryształów. Jej ostrza są dosłownie dwa kroki za mną. Co tu się dzieje? Wiedziałem, że jeśli moje życie będzie zagrożone, to twoje też. Nie trzeba było nas zdradzać. Zalecam jak największą szczerość, przyszły Echo. Zdaje się, że wiesz, kim jestem, więc moje metody wydobywania informacji raczej nie są ci obce. Boże, jej głos. Nadchodzi wojna. To chciałaś wiedzieć, że Piltover popadnie w ruinę i zostanie z niego tylko złoty pył? Próbuję ocalić obydwa nasze miasta przed katastrofą. Mhm. Pominęłaś jedną istotną kwestię. On buduje bombę z Sintixi Poindestrów. Żeby wysadzić Piltover? Żeby zniszczyć Sintixi i wasze zapasy hextechowych kryształów. To one są katalizatorem konfliktu. To prawda, niektóre części Piltover i Zaun zostaną dotknięte wybuchem. Ale to jedyny sposób, żeby... Każdy tak mówi. Wojnę. To nie może być prawda. Muszą istnieć inne rozwiązania. Myślisz, że nie próbowałem? Myślisz, że wiesz lepiej ode mnie? Potrzebuję jeszcze tylko trochę Sintixi, by rozwiązać ten problem raz na zawsze. No i tyle go było. Na razie nie zdobył wystarczająco Sintixi. Nie wszystko stracone. Najpierw muszę wrócić do kryjówki i naprawić swój sprzęt. Potem mogę spróbować znaleźć brakujące zapasy Sintixi i go powstrzymać. Powinnaś pójść ze mną. Do twojego... klubu? To bezpieczne miejsce. Możemy tam zebrać to, co wiemy. W porządku. Przyjmuję zaproszenie. To chodźmy do kryjówki. Jak zapatrujesz się na przyszłego siebie? Niecodziennie spotyka się własne przeznaczenie. Strasznie dużo przede mną ukrywa. Być może wierzy, że cię chroni. Ludzie tracą rozum, gdy poznają swój własny los. No nie gadaj. Moim przeznaczeniem najwyraźniej jest podróż w czasie i ustawianie wszystkich po kątach. Dlaczego cię potrzebował i poprosił o pomoc? Muszę nie rób tak. Osobą, której potrafi zaufać. Samemu sobie. Myślałam raczej o twoim napędzie zero. W przyszłości może nie być wielu innych podróżników w czasie. Nie z takimi urządzeniami. I pozostaje jeszcze kwestia kryształów Sintixi. Zdaje się, że są one dość rozpowszechnione w przyszłym Zaun. W Piltover być może też. Napięcie między miastami wzrośnie jeszcze bardziej. Nie mówiąc już o tym, ile osób ucierpi. Dokładnie. A ekonomia nie funkcjonuje zbyt dobrze, gdy konsumenci są... Logiczne. Obrazisz się, jak zniknę na chwilę, muszę zajrzeć do paru osób. Zdecydowanie nie. Przyjrzę się lokalnym sprzedawcom. Okej. No i to tyle z teatru Fenloxów. Chodźmy pogadać jeszcze z kilkoma osobami. Z naszymi znajomymi. A najpierw
Tak, najpierw udamy się do Corina, oddać mu zabawkę. O! Hej, coś mnie ominęło? Piltover mało się zmieniło od moich czasów. Niektóre rzeczy tak mają. Kamil z rodu Ferros. Wielkie nieba. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek spotkam się z tą kobietą twarzą w twarz. Wygląda na to, że ty też nie. Ale jestem dumny, że dałeś szansę komuś, kto tak bardzo się od ciebie różni, Echo. No. Już ostatnio uczę się nie oceniać innych zbyt pochopnie. Czasem potrafią zaskoczyć. Liczę, że wraz ze swoimi dziełami wróci pan kiedyś do Piltover, panie Rebek. Może nawet w towarzystwie córki. Oriana bardzo chciałaby cię poznać. To byłoby piękne spotkanie. Pogadajcie sobie jeszcze, a gdy skończycie, do kryjówki trafisz tamtymi schodami. Powodzenia, cokolwiek razem planujecie. Cześć. No. Dobra, mamy zębatki. Standardowo. Tej opis nakręcanej figurki Jinx. No, ogólnie są postacie z właśnie z Zaun, związane z Zaun albo z Piltover. Eli, ostatnio zwiedziłem chyba całe miasto. Masz jakieś swoje ulubione miejsce w Zaun? Dobre pytanie. Niech no pomyślę. Chyba stare, wesołe miasteczko Augusta. Mama zabierała tam kiedyś mnie i siostrę na przejażdżki kolejkami. Co tam teraz jest? Powiem szczerze, że nawet nie pamiętam, kiedy było ostatnio otwarte. Teraz chyba zrobili z niego wysypisko. Albo więzienie. Wyrzucają tam różne nieudane wyniki eksperymentów. Strach tam iść. No wiesz, z nauką jest tak, że jak nie jesteś częścią rozwiązania, to lądujesz poza nawiasem. Kumasz? Nie opowiadaj już tego dowcipu, co? Dobra. Do zobaczenia później, Eli. Chyba się nie spodobał. Okej, okay, mamy nową smugę Z. Szkarłatną. Jasne, rozumiem. Żadnej nowej skórki. Tak jak mówię, w następnym odcinku wam pokażę te, które właśnie tam się udało zdobyć, te, co tu jeszcze brakują. No i tak jak mówię, nie podobają mi się te skórki. Pamiętasz, że rozmawiasz z wywiadowczynią? No, więc już nie jest tajna. Tak, żebyś wiedział. Okej. Za chwilę wrócę. Umysł chłopca geniusza nigdy nie śpi. Coś w tym stylu. No. No właśnie, mogę wejść tu. Teraz, dzięki tej umiejętności. I zdobyć kolejną Kaleido Lilię. Tu postanowiłem sobie od razu odblokować, żeby ją mieć. No, chyba już wam mogę powiedzieć, że będzie to tęczowa smuga. Co w sumie trochę pasuje do miesiąca, w którym aktualnie jesteśmy. Tym, co nagrywam. Kto wie, ten wie. Chyba każdy wie. No i mamy tęczową smugę za nami. I teraz wracamy. Chyba się nawet raz nadziałem na ten wiatrek, pamiętam. Chciałem za szybko i się nadziałem. Tak było. Okej. Okay. Okej, okay, zobaczmy jakieś gadżety. Teraz nie pamiętam, czy coś tu stworzyłem. Chyba nie, bo nawet nic nie mam, więc... Chociaż nie, w sumie coś mam, ale nie tworzyłem nic. Tutaj sobie odkrywam rzeczy jeszcze, żeby... je mieć, powiedzmy.
No. Patrzę, co mam, czego nie mam. I gadżety patrzę jeszcze. Co ja mam? Jakiś jeden sobie mogę wrzucić właśnie. I... chyba dałem to? Nie, dałem te dwa. No. Szedłem w te dwa. Dokładnie. No, chodźmy porozmawiać z Red. Tym, co się wydarzyło tam w teatrze. Chociaż nie, dobra. Jednak najpierw idziemy na górę. Hej, Ranks. Serio wpuściłeś tu jakiegoś pilciucha? Coś ty sobie myślał? Słuchaj, jej serio nie obchodzi, co robi jakaś banda nastolatków z Zaun. Razem staramy się uchronić miasto przed czymś naprawdę okropnym. Ty też mógłbyś pomóc. Dobra. A czego potrzebujesz? Powiedzmy, że z kimś walczysz i ten ktoś ma dokładnie takie ruchy jak ty. Myśli tak samo, jakbyście byli jedną osobą. Jak go pokonasz? Serio? Skoro macie takie same mocne strony, słabe punkty też pewnie muszą być takie same, no nie? Racja. No tak. To całkiem niezłe spostrzeżenie. Nie ma nam równych, Echo. Najważniejsze, żebyś wygrał walkę z samym sobą. Święte słowa. Święte słowa, Ranks. Co znowu, Echo? Okej. Ty się znowu czegoś nauczymy. Chyba, no, wziąłem te chronoparowanie, bo stwierdziłem, że tego do skoku raczej nie będę nawet używał. Tak, pozostałych ataków. Jasne. Czemu pytasz? Przyszedłeś tu z najstraszniejszą kobietą, jaką w życiu widziałem. Czy to Kamil? Ta z rodu Ferros? Tak, jest spoko. Ona pomaga mi z taką jedną sprawą. Spoko, Echo. Uważaj. Zawsze. Ale wiesz, zacząłem sporo dowiadywać się o świecie, odkąd słucham, co inni tak naprawdę mają do powiedzenia. Zdziwiłbyś się, z kim można dobrze się dogadywać. Coś w tym jest. Może też powinienem zakumplować się z jakimś pilciuchem. Nigdy nie mów nigdy, stary. Życie jest pełne niespodzianek. Jinx siedzi więcej w pilciu niż w załom. Na nasze szczęście. No tu nie zdobyłem niestety żadnego artefaktu. Tak wiele. O tym przejściu, więc... No tu jeszcze z Lemem. Echo! Dawno cię nie widziałem! Co robisz? Hej! Jak zwykle ogarniam chronometryczne różne takie sprawy. Fajnie! Szalony dzień? Trochę tak. Musimy niedługo się spotkać z całą paczką. Tęsknię za wami. Ooo! Może wejdziemy na nową wieżę zegarową? Wieżę zegarową? Poindystrowie budują mega super wysoką wieżę zegarową. Oby tylko była bardziej stabilna od tej ich starej wieży. Miejmy nadzieję. Do później. No. Oby tak było. A kto to wie? Dobra, chodźmy. Hej. Tam w teatrze... Echo, tak bardzo cię przepraszam za to wszystko, za Inks, za teatr. I sama nie wierzę, że narazili wszystkich w tak głupi sposób. Nie wierzę, że nie wiedziałam, co Inks wyprawiają. To nie twoja wina. Co się stało z Chadem? Skończyłam z Chadem. Zasługujesz na więcej niż on. I Inks. I na więcej niż ja. O czym ty mówisz? Przecież jesteś najlepszym przyjacielem i nikt nie dbał o Zaun tak jak ty. Robię co mogę, ale czasami czuję, że to wszystko to o wiele za mało. Ale teraz jesteś bezpieczna i zawsze będziesz częścią naszej paczki. Nawet jeśli, nie wiem, wyprowadzisz się z Zaun i zostaniesz burmistrzem Piltover. Dzięki, Echo. To wiele dla mnie znaczy. Jasne. No, to ten... Idę. Widzimy się później. Kurde, oni są śmieszni. Okej, co znalazłaś? Co ty tam znalazłaś? Kurde, przyszła w gości i kurde, już tu coś robi. Znalazłam ukryty pokój. Co? Jaki ukryty pokój? Okej.
ukryty pokój. Jakim sposobem o tym nie wiedziałem? W mojej własnej kryjówce? No właśnie. To bez wątpienia tajemna siedziba przyszłego Eko. Kryjówka w kryjówce. Jakie to w moim stylu. Okej. Rozszyfrowanie tego zajmie mi trochę czasu. Rozejrzę się. Zużyte chronoporty. Oznaczył na mapie coś w okolicach wesołego miasteczka Augusta. Czy to nie herb Poindestrów? Wielokrotnie wracał do przeszłości, najwyraźniej chyba próbując naprawić coś w naszej linii czasowej. Ale tutaj napisał, że to jego ostatnia szansa, by zapobiec wojnie, która wydarzy się w jego przyszłości. To wyjaśnia wszystkie te chronoporty. Próbował uzyskać trochę więcej czasu. Jest zdesperowany. I dlatego nawet wysadzi miasto w powietrze, byle tylko zapobiec wojnie. Znalazłeś coś? Na tej mapie jest zaznaczone miejsce. To pewnie tam Poindestrowie ukrywają więcej Sintixi. Te kryształy pozwolą mu dokończyć realizację planu. A co jeśli on współpracuje z Poindestrami, a oni pomagają mu zbudować tę bombę? To perfekcjonista w trudnej sytuacji. Nigdy nie powierzyłby przyszłości nikomu innemu. Nigdy więcej. Okej. Muszę go znaleźć. Ruszam do wesołego miasteczka. Może uda mi się zatrzymać wybuch bomby. Zostanę tu jeszcze. Może dowiem się czegoś więcej z jego rzeczy. Dziś możemy mieć szansę na ocalenie Piltover i Zaum przed zniszczeniem. Bądź ostrożny. Dzięki. Powodzenia. Powodzenia. Okej. No, czyli idziemy do miasteczka Augustów. Czy jakoś tak... Czas wybrać się do miasteczka po odpowiedzi od przyszłego Eko. No. No, musimy się udać tam. Tutaj patrzę na rzeczy nieodkryte. Ale już, tak jak mówię, tak, już je odkryłem, wszystko porobiłem. No i wychodzimy. I tu w tym momencie miałem, że wam powiem, ile procent? 68 chyba. Dobrze widzę? Chyba tak. No, a teraz już wam mogę powiedzieć, że po zrobieniu właśnie, po zdobyciu tych wszystkich tam sekretów mam już tych procent 90. Więc dobra. Tutaj sobie zakończymy. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się następnym razem. Na razie.